Siemanko, witam bardzo serdecznie tutaj Alessandro. Zapraszam na 15 odcinek mojej przygody z zespołem Jan Regensburg w Football Managerze 2014. No tutaj dobrze widzicie, wasze oczy was nie mylą. Zajmujemy niestety 18 miejsce w rozgrywkach ligowych. Przed nami mecz 10 kolejki trzeciej Ligi Niemieckiej. A oto co się działo na inauguracji, jak pamiętacie, przegraliśmy z zespołem Unterhaching 0-2, później aż 5 kolejnych porażek z rzędu, najpierw z Handheim 1-4 na własnym boisku, potem w pucharowym meczu z Dynamem Drezno 0-3, później ze Stuttgarterem Kickers 1-2 i z Enerbirge Aue 0-1, później 3-2 z Hanowerem na wyjeździe, tam rezerwowy Jörg Franzikus dwukrotnie wpisał się na listę strzelców, gola strzelił także Zeynulachu. Później remis z Darmstadt po trafieniu Afan 1-1. Później porażka z Bielefeldem, gdzie tutaj już zarząd mojego klubu wziął mnie na poważną rozmowę. Obiecałem poprawę, no ale moja posada już naprawdę jest coraz bardziej zagrożona. Potem jeszcze 3-2 z Wechen na wyjeździe, Grabotin, Zeynulachu i Konstantin Boli, to jest nowy piłkarz, którego pozyskałem, ale o transferach powiem za chwilkę. No i ostatnie spotkanie ze Spadkowiczem, z zespołem Braunschweig 1-3, tam trafienie Afane. No i spójrzmy może sobie, jak wygląda w tym momencie tabela ligowa. Zajmujemy spadkowe 18 miejsce, mamy tylko 7 punktów na koncie, a 6 porażek. No i cóż, no i wszystko tutaj potwierdza te moje przedsezonowe zapowiedzi, że czeka nas naprawdę trudny sezon na boiskach trzeciej Ligi Niemieckiej. No a na razie w czołówce są zespoły, które w poprzednich sezonach były zaledwie średniakami, czyli Handheim, Enerbirge Aue, Unterhaching. No na te drużyny na pewno nikt nie liczył, a tutaj nawet zespoły, które awansowały, przepraszam, zespoły, które spadły z ligi wyżej, czyli drużyna Karlsruhe na przykład dosyć nisko, no Braunschweig już troszkę wyżej. No i cóż, oczywiście teraz przed wami moje transfery, już za chwilę wam je zaprezentuję. No sporo również nowych rzeczy zdarzyło się w moim klubie, a to było związane z tym, że troszkę tutaj niejako przewidziałem pewny rozwój wypadków, czyli doszło do zmiany na stanowisku prezesa. Obecnie moim nowym prezydentem jest Malte Korm, no a dyrektorem sportowym, którego zatrudniłem na początku tego sezonu, o tym wam nie mówiłem, jest mój były zawodnik, czyli Den Landsat. No i cóż, otrzymaliśmy troszkę gotówki, dzięki temu wyszliśmy na prostą, zaciągnęliśmy kredyt bankowy, już za chwilę wam to również zaprezentuję tutaj. Zaciągnęliśmy kredyt bankowy w wysokości 325 tysięcy euro i 1,4 tysiąca euro miesięcznie, taka jest nasza rata. No ale co za tym idzie, także zwiększyliśmy swój budżet płacowy do 33,5 tysiąca. Co za tym idzie, jeszcze sprzedałem Amirana Sanaye, który zarabiał 2,9 tysiąca euro tygodniowo. No i to pozwoliło na dokonanie kolejnych transferów, mianowicie 4 piłkarzy wypożyczonych, 2 także sprowadzonych z wolnego transferu. Może zacznę od tych wypożyczonych. Ardi Dnika to jest Albańczyk 19-letni, 4,5 gwiazdki raportu, 19 lat, wypożyczony z albańskiej Teuty, może grać na pozycji lewoskrzydłowego, także może grać jako środkowy pomocnik, jako napastnik, a więc bardzo uniwersalny piłkarz, takiego dokładnie gracza potrzebowałem. No i następny wypożyczony to gracz Montpellier, 23-letni Constant Boli, Francuz, to jest już taki typowy napastnik, całkiem niezłe statystyki fizyczne tutaj skłoniły mnie ku temu, aby tego zawodnika sprowadzić na rok do mojego zespołu.
No na razie nie gra jakoś oszałamiająco, ale podobnie było z Kepasem Malele, jak pamiętacie, w pierwszym sezonie. I tam później, przepraszam was, ale troszkę jestem chory, chyba jak wszyscy teraz, ale ten zawodnik rozwinął się znakomicie, no i mam nadzieję, że podobnie będzie z Francuzem. No pozyskałem także również dwóch piłkarzy na zasadzie wolnego transferu, bardzo dobrze wszystkim znanego. Marcina Burkharda, byłej gwiazdy Amiki Wronki, później także gracza Legii Warszawa, który zapowiadał się na niezwykły talent polskiej piłki. Niestety później bardzo przygasł Marcin. Ostatnio grywał w Miedzi Legnica, gdzie rozwiązał swój kontrakt. No i aktualnie będzie moim zawodnikiem. Już rozegrał jeden mecz, w którym niestety doznał dosyć poważnej kontuzji. Marcin jeszcze 10 dni do 3 tygodni będzie niedostępny dla mnie. No i ostatni zawodnik to jest lewoskrzydłowy Yannick Agemon, to jest wychowanek Toulouse, 23-letni, 4,5 gwiazdki raportu skautów, a więc również całkiem niezły, ale na razie również tak można powiedzieć średnio pokazuje te swoje umiejętności, bo zagrał bardzo słabo z Bielefeldem, całkiem nieźle z Wechen, no i przeciętnie można powiedzieć z Braunschweigiem. Mam nadzieję, że on się również tutaj rozwinie w miarę upływu czasu. No prawda jest taka, że mam bardzo, bardzo dużo nowych zawodników, a więc naprawdę ciężko wyrokować, za ile ten mój zespół będzie ze sobą dobrze zgrany. No i oczywiście, jak widzicie, również w końcu nie przekraczamy budżetu płacowego. Co za tym idzie, również nie będziemy tutaj robić sobie gigantycznych długów. No i póki co nie mam zamiaru tego budżetu przekraczać. W ogóle zastanawiam się nad zmianą klubu, ale na razie jeszcze zostaję w Regensburgu. Jeszcze zobaczymy, co się wydarzy tak naprawdę. Tak jak mówiłem już wielokrotnie, mam dosyć niski ustawiony od początku, mam dosyć niską reputację, no i będzie mi ciężko znaleźć zatrudnienie w jakimś takim, powiedzmy sobie to kolokwialnie, szanującym się klubie, takim z wysokimi ambicjami, z całkiem niezłym budżetem. No ale będę próbował, jeżeli tutaj nawet zostanę zwolniony z Regensburga, na co już powoli się zanosi, to mam nadzieję na jakieś zatrudnienie w innym zespole. Może być nawet to zespół trzeciej ligi niemieckiej, może być to zespół z innego kraju. No na pewno będziecie mieli szansę o tym przekonać się już w kolejnym odcinku, ale na razie skupmy się może na tym, co czeka nas w meczu z Sandhausen. No mamy miejsce w strefie spadkowej, musimy za wszelką cenę zacząć wygrywać mecze, aby z tej strefy uciec. Thibaut Pere, ten zawodnik, wrócił po kontuzji. Kondycja u niego już na niezłym poziomie, ale ogranie już niekoniecznie. No i niestety Thibaut Pere to jest piłkarz, który grał bardzo słabo do tej pory. Spójrzmy, jakie niskie oceny tego gracza. Potem kontuzjowany. No i na razie pozostaje na ławce rezerwowych. Tutaj Neunaber również ostatnio spisał się kiepsko. Ogólnie no, jest to już piłkarz wiekowy, 33-letni. Najlepsze lata kariery ma już za sobą. A więc może zrobimy tak, że damy na środek Franca, a na prawą obronę wstawimy tego Francesco Mazzaraniego, przepraszam. Zobaczymy, jak on tutaj się spisze. No, nie jest jakiś wybitny, ale jeżeli tutaj ja zatrudniam piłkarzy z wolnego transferu, to niestety nie widzę ich raportów, skautów. Musiałbym każdego zawodnika z osobna prześwietlać. Oczywiście widzę tylko tych, których skauci mi wyszukali. No, po statystykach myślałem, że jest to dobry zawodnik, no ale niestety okazało się troszkę inaczej. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj zacznie łapać formę. No w ogóle mam nadzieję, że cały zespół zacznie łapać formę, bo z tym jest naprawdę tragicznie. Jeszcze tak słabych wyników w mojej przygodzie z Regensburgiem nie miałem. No i teraz czas poszukać kolejnych trzech punktów. Wrócił także Stock po kontuzji. No on jest tutaj, ma bardzo niski poziom kondycji, a więc może zostawimy go sobie na ławce, damy Velagicza na środek. No szkoda, że nie mogę skorzystać z Marcina Burkharda. Także Framberger i Franzikus są kontuzjowani, no ale to są, powiedzmy sobie, zawodnicy dalszego planu. Velagiczowi ustawimy jako długodystansowiec. Grabotinowi damy jako cofnięty rozgrywający. Ok, może tak zostać.
Zeynul Lahu jako klasyczna dziesiątka, dwóch skrzydłowych Afane i Agemon. A w ataku może postawimy na Nike, a nie na Boliego. Boliego zostawimy sobie na ławce rezerwowych. W tym sezonie strzelił już jednego gola, ale był to gol zdobyty z rzutu karnego, a więc nie jakiś znakomity wyczyn. Z kolei Nika jeszcze w tym sezonie, jeszcze wam tutaj pokażę, o, bramki nie strzelił, ale zaliczył znakomity występ w meczu z Hanowerem 96-2. No i ogólnie bardzo dobrze czuje się ten zawodnik na środku ataku. Widzę, że jakoś całkiem nieźle sobie tak tam radzi, co niekoniecznie zawsze widać po jego ocenach. No i dobrze, mamy już ustawiony skład, mentalność, kontrola, styl. Styl zostawimy sobie na razie zrównoważony. Troszkę zmieniłem sobie polecenia dla zespołu. Ustawiłem sobie zagrania na obieg. Zobaczymy, co tutaj dzięki temu można wskórać. No reszta chyba została po staremu, chyba nic tutaj nie zmieniałem. Agresywny odbiór, krycie krócej to cały czas, mimo wszystko, że moja obrona tak jakby zupełnie zapominała o tych poleceniach. Czasami tak mi się wydaje. No i dobrze, przechodzimy sobie do meczu z zespołem Sandhausen. Oczywiście w związku z naszą bardzo słabą formą ostatnimi czasy nie jesteśmy pewnie faworytem tego meczu. Tak jest, Sandhausen jest zdecydowanym faworytem. No nie ma się co dziwić. Zespół naszych dzisiejszych rywali na 6. miejscu, my na miejscu 18. Ale postaramy się odnieść w tym sezonie pierwsze zwycięstwo na własnym boisku. Tą Sztarkę, nie wiem, czy to nie jest rezerwowy. Tak jest, to jest były rezerwowy bramkarz Bayernu Monachium, były zmiennik Manuela Neuera. No spójrzmy, nawet tutaj w trzeciej lidze tacy zawodnicy grają. No ogólnie tutaj Sandhausen gra kilku fajnych, ciekawych zawodników. Karim Guede, tym piłkarzem się interesowałem. Był najpierw dostępny na wypożyczeniu z Freiburga, później na wolnym transferze, no ale oczywiście 11 tysięcy euro, no nawet połowy z tego nie mógłbym dać temu zawodnikowi. No również Rani Kedira to jest fajny, również ciekawy zawodnik wypożyczony ze Stuttgartu 2, również o nim myślałem, ale klub ze Stuttgartu tam bodajże w pierwszym sezonie w ogóle nie chciał mi go wypożyczyć, a później przejęły go te lepsze, bogatsze, niekoniecznie lepsze, ale bogatsze kluby z trzeciej ligi niemieckiej. Dobrze, mamy już instrukcje dotyczące naszych rywali, teraz rozmowa motywacyjna. No może tutaj spróbujemy asertywnie, o, całkiem fajnie, już 4 zawodników zachwyconych, no całkiem ładnie to wyszło, asertywnie, w porządku. No i zobaczymy, jak to przełoży się na wynik. Potrzebujemy niczym tlenu dzisiaj 3 punktów w meczu z zespołem Sandhausen. No i powoli liczę, że te 3 punkty uda się osiągnąć. Na razie żółtą kartką ukarany Guede, także Franz, a więc po jednej żółtej kartce dla zawodników z obu zespołów. Uwaga, Guede, jest Kedira, a więc ta dwójka, o której mówiłem przed spotkaniem, jest Berko. Berko, uwaga, tutaj przedziera się, przez nikogo nie atakowany jest Clement. Clement, uwaga, niebezpiecznie, ależ teraz parada kapitalna naszego golkipera. No i było bardzo, bardzo gorąco pod naszą bramką, ale świetnie spisał się w Benedikt Fernandez. Spójrzmy, tutaj bardzo, bardzo mało akcji z naszej strony, praktycznie żadnej. No i jeszcze kontuzja Azura Velagicia i wszystko wskazuje na to, że będziemy musieli tego zawodnika zmienić. No nie chcę ryzykować jakiejś groźniejszej kontuzji. No wprowadzimy sobie tego Sztoka. Wiem, że nie jest w pełni formy ten piłkarz. Ustawimy mu jako cofnięty. Znowu Grabotinowi damy jako rozgrywający, przepraszam, pomocnik długodystansowiec. No zważywszy na to, że nie jesteśmy tutaj, delikatnie mówiąc, stroną przeważającą, troszkę może cofnę sobie moich obrońców Mazzaraniego i Stadlera. Tutaj Sztokowi damy wsparcie. Zeynul Lahu zagra jako wysunięty rozgrywający. Anika, w porządku, Oma jako tutaj wysunięty napastnik. No i styl może sobie zmienimy na płynny.
rozmowa motywacyjna. Oczywiście nie jestem zadowolony. No, Sztok zareagował źle, no nie ma się co dziwić, on dopiero wchodzi z ławki. No i nie wiem dlaczego tutaj, jak dam asertywnie, nie podoba mi się, to tutaj większość reaguje źle. Dobrze, może tutaj już nie będę nic kombinował. Przynajmniej te formacje ofensywne są zmotywowane. I może niech tak zostanie. Spójrzmy, ogólnie tutaj tworzymy naprawdę mało akcji pod bramką. Może teraz Afane jest Mazzarani. Mazzarani dośrodkowanie. No spójrzmy tutaj, przejęli piłkę rywale i rusza Berko. Spójrzmy tutaj, spacerkiem biegnie sobie Mazzarani. Berko niczym w masło w naszą obronę. No i niestety Mike Franz jeszcze fauluje w polu karnym i będzie 11. Niestety wykorzystana przez zespół Sandhausen. I od 60 minuty przegrywamy z szóstym zespołem drugiej Bundesligi, przepraszam, z szóstym zespołem trzeciej Bundesligi 0-1. No czas na wprowadzenie sobie tutaj drugiego napastnika. Zmienimy Grabotina. Boli na ławce rezerwowych już teraz w tym momencie na boisku. No i Zeynulahu przesuniemy sobie do środka pomocy, damy atak Guemonowi, także Afane. No i cóż, trzeba tutaj walczyć o gola wyrównującego. Niestety gramy bardzo słabo dzisiaj. Spójrzmy, tylko jeden strzał celny oddał mój zespół na bramkę rywali. No to powoli niestety sypie się ta moja drużyna. Uwaga, ale teraz jest szansa Nika. No i jest wyrównanie. Brawo, brawo, świetne zgranie Boliego, asysta Francuza. No i zanim jeszcze dokończyłem moją myśl, to już Albańczyk wpisał się na listę strzelców. Bardzo ładnie. Fernandez, kolejne wybicie, kolejne świetne zgranie Boli. No, już miałem mówić, że kolejne świetne zgranie do Niki, ale tym razem troszkę zabrakło tutaj precyzji przy tym zagraniu. Franz, dobrze teraz wygrał ten pojedynek główkowy. Fernandez, dalekie zagranie do Niki. Nika, teraz świetnie Aperle. Zeynulahu, Boli i Nika, ale bardzo złe zagranie, nie wystartował do tego podania zupełnie Albańczyk. No i spójrzmy teraz, troszkę pogubiła się moja obrona. Uwaga, ależ teraz okazja. No i niestety po strzale Filipa Clemonta przegrywamy 1-2. No cóż, musimy sobie tutaj kolejną zmianę zrobić. Tutaj pokazała się informacja, że moi zawodnicy zupełnie sobie nie radzą z rywalami, ponieważ rywale mają więcej zawodników w środku pola. Ja za bardzo nie mam już kogo dać do środka pola. Możemy zrobić takie coś, że zdejmiemy sobie z boiska Zeynulahu, wprowadzimy Karla-Heinza Rota na boisko. Tak, Karla-Heinza Rota na boisko. On zajmie miejsce w ataku, Boli na skrzydle, a w środku zagra Afane ze Sztokiem. No i damy sobie tutaj już ofensywa, nie mamy nic do stracenia. Trzy zmiany wykorzystane. Żarliwie tutaj jeszcze spróbuję zmotywować mojego zawodnika. No 15 minut do końca, jesteśmy w nieciekawej sytuacji, bo przegrywamy 1-2. No i mało wskazuje na to, aby ten wynik musiał tutaj zmienić. Może jeszcze jakaś akcja w końcówce meczu. No spójrzmy tutaj, jak bezsensownie tracimy piłkę, ale teraz udaje się, tak jakby na zaprzeczenie moich słów, ją odzyskać. Agemon do Afane. Sztok teraz stracił piłkę. Walijczyk, Clemont. Spójrzmy, co tutaj robi Stadler. Zamiast atakować rywala, to po prostu sobie biegnie koło niego. Spokojnie pozwala na dośrodkowanie. No i tylko dobra interwencja Fernandeza tutaj uchroniła nas przed utratą trzeciego gola. No nie wiem, tutaj próbuję już naprawdę wszystkiego. I treningu ofensywnego, i defensywnego, i stałych fragmentów, i taktyki, i zgrania. No nie wiem, czego to jest kwestia po prostu. Na pewno niskiego morale i tych poprzednich porażek. No i tutaj chyba zanosi się mimo wszystko na kolejną porażkę, chociaż miałem sporo nadziei po tym wyrównującym golu strzelonym przez
Nike, no teraz Matt Carani próbuje odzyskać futbolówkę, ale z marnym skutkiem. Rywale cały czas są w jej posiadaniu. Spójrzmy, Stadler, no on ma 4 gwiazdki raportu, a Afane jest, był o niebo lepszy, przepraszam, nie Afane, a Sanaya był o niebo lepszy od tego piłkarza. Teraz jeszcze próba zgrania piłki w kierunku Niki, no i niestety ostatni gwizdek i oglądacie kolejną moją porażkę. Tym razem przegrywamy nie 0-2, a 1-2. No i oczywiście tutaj agresywnie nie jestem zadowolony, no ale tak mówię niemal po każdym meczu i bardzo mało to zmienia. No Fabian Aperle był niezadowolony z tej rozmowy motywacyjnej, no i jemu akurat się nie dziwię, bo to jeden z niewielu moich zawodników, którzy mimo tego niesamowitego kryzysu gra na naprawdę bardzo przyzwoitym poziomie. No cóż, tutaj Francesco Mazzarani póki nie zaskarbił sobie sympatii kibiców. No cóż, no wiadomo, jest w słabej formie, ale głęboko wierzę, że jeszcze będzie potrafił grać lepiej. No i spójrzmy, kontuzja Velagicia, 3 do 4 tygodni, no tutaj jest takie przysłowie, że tutaj biednemu zawsze wiatr w oczy, no tutaj kolejne kontuzje się pojawiają niestety, mimo że prawie wcale nie daje tutaj poziomu intensywności treningu na intensywny, no to jest jak jest. Póki co spójrzcie, 18 miejsce w tabeli mamy, prowadzi Handheim przed Aue i z naszym dzisiejszym pogromcą, czyli Sandhausen, a my notujemy już 7 porażkę w tym sezonie. No cóż, tak naprawdę powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy w przyszłym odcinku będę jeszcze pracował w zespole z Regensburga. No musiałby tutaj się zdarzyć jakiś cud prawdziwy, żeby tak się stało, ale nic jeszcze nie wykluczam, także bardzo serdecznie zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka, gdzie z pewnością dowiecie się, gdzie będę pracował w następnym sezonie. No jest wolne miejsce w Karlsruhe, no może tutaj spróbuję, chociaż bardzo wątpię, że zostanie tutaj moja kandydatura poważnie rozpatrzona. No spójrzmy tutaj, jakie jeszcze kluby ewentualnie. No jest włoska Padowa, jest Hansa Rostock. No może w którymś z tych klubów będę tutaj próbował. Nie wiem, co się wydarzy. Jeżeli jesteście ciekawi, to nie przegapcie kolejnego odcinka, a w kolejnym odcinku zmierzymy się tutaj już z Unterhaching, będzie początek rundy rewanżowej, a więc może, o, powiedzmy tutaj z Magdeburgiem, a więc tutaj dla odmiany mecz wyjazdowy, żeby nie było, że pokazuję tylko wszystkie mecze na własnym boisku, to tutaj również mecz z Magdeburgiem, a przepraszam, pierwszy mecz z Unterhaching pokazywałem na wyjeździe, no to będzie drugi mecz na wyjeździe, a więc mecz właśnie z Magdeburgiem, a na dziś się już z Wami żegnam, do usłyszenia w kolejnym odcinku mojej serii z Football Managera 2014. Do usłyszenia, cześć!